W większości mitów pozostałych po rozmaitych kulturach żyjących na Ziemi przewija się wciąż wątek wielkiego potopu. Dobrym przykładem takiej historii jest chociażby znana nam z Biblii przypowieść o Arce Noego. Ale są też inne podania, takie jak na przykład sumeryjski epos o Gilgameszu. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych strzępów informacji jest wielka powódź, która, jak wynika z opisów, miała zasięg globalny. Dlatego też dzisiaj postaram się opowiedzieć wam o 5 najciekawszych legendach tego typu. Siłą rzeczy jest to dość subiektywna lista, ale stanowi ona dobry wstęp dla ludzi chcących zainteresować się dawną historią rodzaju ludzkiego. Naszą podróż rozpoczniemy od starożytnego Sumeru, ponieważ to właśnie tam znajduje się miasto znane jako Eridu, obecny Abu Shahrain w Iraku, czyli pierwsze miasto, które kiedykolwiek zostało ustanowione przez sumeryjskich bogów, a zarazem dom starożytnego sumeryjskiego bóstwa znanego jako Enki. Naukowcy wierzą, że to starożytne miasto zostało zbudowane w okolicach 5400 lat przed naszą erą. Historia tego miejsca oraz bóstw, które je rzekomo zbudowały, zawarta jest w jednym z najbardziej zagadkowych dokumentów zwanych Sumeryjską Listą Królów. Jego treść sugeruje, że ludność znad Eufratu była rządzona przez niebiańskie istoty, które nie tylko przybyły z nieba, ale również uczyniły ludzi podległymi sobie. To, co jednak najważniejsze w kontekście wczesnych historii o potopie, to fakt, że właśnie w Eridu odnaleziono najstarszy dokument opowiadający na temat wielkiej powodzi, czyli tak zwane Genesis z Eridu. W wielkim skrócie opowiada ono historię człowieka, a zarazem ostatniego króla przed potopem o imieniu Ziusudra, któremu bogowie rozkazali zbudowanie ogromnego statku i zebranie w środku tak zwanego ziarna życia. Następnie po zesłaniu wielkiej powodzi i spędzaniu przez Ziusudrę 7 dni i nocy na łodzi oraz skłonieniu się bóstwom, potop zostaje zakończony. Pragnę nadmienić, że całość tekstu miała być napisana 2300 lat przed naszą erą. Niemalże to samo jest przekazywane w późniejszych przekazach sumeryjskich, babilońskich czy też żydowskich oraz wielu, wielu innych. W zasadzie trudno nawet stwierdzić, czy zapiski zawarte w Genesis z Eridu są pierwsze, czy po prostu najstarsze z dostępnych. Jednakże już sam ten fakt czyni je jednym z najciekawszych. Podczas gdy mity starożytnego Sumeru opowiadają o wielu niesamowitych zdarzeniach i mitycznych bogach, to niestety po upadku tej cywilizacji wiele z jej legend przepadło bezpowrotnie. A te historie, które znamy, pochodzą często nie od samych Sumerów, a Akadejczyków, którzy przyszli na ich tereny. To właśnie za ich sprawą dane nam jest poznać jedną z najciekawszych postaci tej kultury, czyli niejakiego Gilgamesza. Bohatera najstarszego eposu w historii ludzkości oraz najstarszego herosa w całej literaturze. Epos miał zostać spisany w okolicach 2500 roku przed naszą erą na serii glinianych tabliczek. Co ciekawe, tekst ten opisuje nie tylko heroiczny okres w życiu Gilgamesza, ale również przypisuje mu liczne wady, takie jak okrucieństwo względem swoich wrogów, czy też pożądanie zamężnych kobiet. Co w pewnym sensie znacznie różni się od dwuwymiarowych postaci, znanych m.in. z odległej od 1500 lat Iliady i Odysei. Jednakże w kontekście dzisiejszego odcinka najistotniejsze dla nas powinno być to, że epos zawiera w sobie inną bardzo ciekawą przypowieść, której to głównym tematem jest historia o potopie. Jej bohaterem nie jest jednak sam Gilgamesz, ani jaki Utnapishtim. Wybraniec boga Ea, czyli odpowiednika sumeryjskiego Enkiego, który dostał zadanie w postaci zbudowania czegoś na kształt biblijnej arki oraz przechowywania na niej swojej rodziny, dobytku oraz roślin i zwierząt wszystkich gatunków. Co ciekawe, zgodnie z wersją mitu zawartą w eposie, przyczyną do wywołania potopu miało być przeludnienie świata, które, cytuję, zagrażało spokojowi bogów. Niedługo po zalaniu ziemi arka zatrzymała się na górze Nisir, a po 7 dniach Utnapishtim wypuścił gołębia, aby ten odnalazł ląd. Tutaj epos znacznie odbiega już od wersji znanej z Biblii, ponieważ w odróżnieniu od popularyzowanej wersji historii, gołąb nie podołał zadaniu. Dopiero po wysłaniu kruka ląd został ostatecznie odnaleziony. Na koniec po przybyciu do lądu Utnapishtim uwolnił wszystkie zwierzęta, zasadził rośliny i złożył ofiarę bogom, w wyniku czego wraz z żoną zostali nagrodzeni nieśmiertelnością.
Czymże jednak byłaby taka lista, gdyby nie odnieść się do najbardziej znanego na świecie opisu potopu, czyli tego zawartego w Biblii. W przypadku tej legendy, przyczyną dla potopu miało być skażenie ziemi przez niegodziwość ludzi oraz wykroczenia przeciwko Bogu. Jak większość z nas zapewne wie, Bóg zdecydował się jednak uratować Noego, któremu nakazał budowę arki, w której następnie skryła się jego rodzina oraz parę wszystkich zwierząt na ziemi. Gdy arka została ukończona, Bóg zesłał na ziemię wielki potop, który trwał aż 40 dni. Co nie ukrywajmy, jest znacznie dłuższym okresem niż w wersji akadyjskiej i sumeryjskiej. To jednak nie wszystko, ponieważ podczas gdy Noe wraz z rodziną przetrzymał opadę deszczu na arce przez 40 dni i 40 nocy, to dryfował on po oceanie przez następne 150 dni. Aż w końcu po wysłaniu na poszukiwania lądu kruka i następnie gołębia, dopłynął on do góry Ararat. Kolejnym bardzo ciekawym mitem o potopie jest wersja grecka. Jego bohaterami byli niejacy Deukalion i Pyrrha. Według tego podania król Lykaon, aby sprawdzić wszechwiedzę bogów, nakarmił podróżującego po ziemi Zeusa ludzkim mięsem, a ten rozgniewany zesłał na ziemię potop. Uratowali się tylko Deukalion i Pyrrha, którzy z porady Prometeusza zbudowali sobie specjalną skrzynię, w której płynęli przez 9 dni i 9 nocy, aż przybyli do góry Parnas w Fokidzie. Wszyscy inni ludzie zginęli, poza kilkoma, którzy schronili się w wysokich górach. To jednak jeszcze nie koniec, a bardzo podobne legendy o potopie pojawiały się również w Mezoameryce. Najlepiej znanym wariantem legend Indian o wielkiej powodzi, która zniszczyła życie na ziemi, jest wersja spisana na podstawie legend Azteków. A oto co sobie zawiera. Gdy nadszedł wiek słońca, minęło 400 lat. Potem przyszło 200 lat, potem 76. Wtedy cała ludzkość zginęła, utonęła i zmieniła się w ryby. Woda i niebo zbliżały się do siebie i w ciągu jednego dnia wszystko zostało stracone. Ale zanim zaczął się potop, Titlachahuan ostrzegł człowieka Nota i jego żonę Nene, mówiąc: nie rób więcej palkłę, ale opróżnij wielki cyprys, do którego wkroczysz w miesiąc Tocotli. Wtedy wody zbliżyły się do nieba. Weszli, a kiedy Titlachahuan go zamknął, rzekł do człowieka: zjedzcie tylko jeden kłos kukurydzy, a żonę swoją weź tylko jedną. A gdy zjedli kłosy z kukurydzy, przygotowali się do wyjścia, bo woda była spokojna. Powyższa historia pochodzi z zapisków hiszpańskich misjonarzy. Natomiast skomponowany dzięki ich wysiłkowi dokument pod tytułem Kodeks Chimpalopopoca to jeden z niewielu tekstów opisujących legendy tego ludu. Nie można jednak zakończyć tego typu listy bez wyjątku potwierdzającego regułę. A takim wyjątkiem są legendy Indian Hopi, którzy, jak twierdzą, nie schronili się przed potopem w arce, a pod ziemią. Jak twierdzą, Wielki Kanion jest miejscem, w którym ich lud wyszedł na powierzchnię, gdzie znajdują się tajemnicze wejścia do wewnętrznej części naszej planety. Co więcej, sam Wielki Kanion miał powstać jako rezultat powodzi, która utopiła dawny trzeci świat. A więc świat ludzi, którzy zapomnieli drogi do boskości. Istnieje wiele teorii, które sugerują, że istnieją liczne punkty wejścia znajdujące się w kanionie. Z tym, że to magiczne miejsca są dla Hopi święte i nikt poza nimi nie jest dopuszczony w ich okolice. Kolejne historie wskazują na to, że w odległej przeszłości starożytni Indianie Hopi byli wspomagani przez tajemnicze istoty powszechnie określone jako owady, czy też ludzie mrówki, zamieszkujące regiony świata wewnętrznego, którzy to mieli wpuścić Indian Hopi do swojego podziemnego świata, aby uratować ich przed potopem. Kończąc już, pragnąłbym zauważyć, że podczas gdy daty spisywania wyżej wymienionych mitów mogą się znacznie różnić, to trudno nie dostrzec pomiędzy nimi pewnej spójności. Jest to o tyle istotne, że mimo iż liczne braki w ciągłości historycznej naszego gatunku powodują, że traktujemy zamierzchłą przeszłość jako coś, co odeszło w niebyt i nie wpływa na nasz los, może być jednak zupełnie inaczej. Nie powinniśmy wykluczać, że człowiek pozbawiony wiedzy o zamierzchłych czasach nie tylko nie ma szansy na poznanie prawdy o tym, jakie były początki rodzaju ludzkiego, ale może być wręcz skazany na popełnienie tych samych błędów. No i cóż,
To byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Naturalnie żywię nadzieję, iż przypadł wam do gustu, a jeżeli tak, to chciałbym zaprosić was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dołączenia do Discorda, lub kto wie, może i nawet wsparcie nas za pomocą sklepu internetowego lub Patronite'a. Naturalnie, wszelkie potrzebne linki odnajdziecie poniżej w opisie.